Cześć, to ja bez. Dzisiaj Wam witam w teście petard hotshot. Można powiedzieć bardziej, że to jest taki zestaw petard, bo mamy tutaj petardy China Banger 3 oraz China Banger 2. Jest to zestaw od Europyro. Z tyłu prezentuje się tak. Ogólnie to opakowanie jest dość z takiego mocnego, ciągnącego się plastiku, gumy, nie wiem jak to nazwać. Klasa tych petard to druga. Złapie ostrość, dziękuję bardzo. Tych jednych petard jest 8, drugich 6, czyli łącznie mamy 14 petard. Za coś takiego musimy zapłacić chyba 5 zł, z tego co pamiętam. Nek łączny to 5,5 grama. No, możecie sobie policzyć, ile to wychodzi na jedną petardkę. Nie jest to na pewno dużo. Otwieramy. Wyjdą te petardy? Wyjdą. Wow, mamy tu instrukcję nawet. Być. Patrzcie, macie instrukcję czy tam kartkę, to jest po słowacku i czesku, więc nie przyda nam się, chyba że ktoś zna ten język i chciałby sobie poczytać. Mamy tutaj dwójeczki, otworzymy sobie, mamy tutaj jakieś informacje nowe, ciekawe, a czyli tutaj mamy 8 sztuk i na to są jedno opakowanie jest 2,8 grama. Są to takie petardki, wiecie, jak są w zestawach sylwestrowych, takie małe, czerwone, z tą różnicą, że te są nawet twarde, nie są takie mięciutkie, papierowe. To jest plusik, lącik jest króciutki, nie wygląda to jakoś bardzo jakościowo, ale no cóż, przetestujemy, może będzie fajnie strzelać, a cena jest kusząca na pewno. Poparzyłem się delikatnie. No wiecie, taki mocniejszy pikolak, albo taki korsarzyk klasyczny, w sensie taki mocniejszy pikolak, albo słabszy korsarz. To już jak pikolak zdecydowanie, więc zależy jak tam im się wybuchnie. Teraz weźmiemy pod lupę petardy China Banger 3. 6 sztuk w opakowaniu, 2,7 grama nek, więc będą mocniejsze, zobaczymy jak bardzo. Wygląda to tak samo, też takie, wiecie, sylwestrowe petardki, jakość wykonania klasycznie. Nie jest najlepsza, ten papierek odchodzi łatwo, ale ląd jest już dłuższy, to jest na pewno plus, bezpieczeństwo, proszę bardzo. Jakościowo też nie jest aż tak straszny. Odpalamy sobie. Wybuch słabiej niż ten pierwszy China Banger 2. Na pewno. Ten China Banger 2 był podkręcony, ten pierwszy, na pewno. Mówię wam. O, poleciało jakieś krzywo. Tu już lepiej. No cóż, przetestujemy sobie na garnku. Jak na razie szału na mnie nie zrobiły. Kolek leci samolot. Czy coś. Może to słyszycie. Przetestujemy sobie najpierw China Banger 2. Garnuszek mamy. Stawiamy garnek. Postawię was. No takie 10 cm podbiło. No nie najlepiej. Jak na razie petardki, tak do zabawy mogą być. Teraz China Banger 3. Ale uwalone paluchy już od tego garnka. Nie polecam. Padnie. Widać było, że są mocniejsze. Wiadomo, z garnkiem nic się tam nie stało. Co tam? Jak ocenić te petardki? Cena, tak jak mówiłem, około 5 zł.
Jest to produkt dość mało spotykany, mało sklepów ma to w ofercie. Myślę, że nic dziwnego, bo też produkt nie powala. Myślę, że ocenka to takie dobre 6 i tak myślę, że z tą oceną warto kupić, tak dla własnej zabawy i przetestowania. Jest tu 14 sztuk petard, to nie jest źle, coś tam można, jakiś karabinek mocniejszy trochę zrobić. Co nie zmienia faktu, że za tą cenę kupicie na przykład 20 sztuk eksploziv. 3? 20? No nawet tak 40. Dwie paczki na ludzie się kupi i będziecie mieli coś w podobie mocą. Więc ocencie sobie sami, co się bardziej opłaca. Zapraszam Was do komentowania tego filmu, do zostawiania ocen, jeśli materiał się podoba lub nie. No i zostawienia subskrypcji, jeśli chcecie zobaczyć więcej testów. Widzimy się w kolejnych materiałach.